Witam. W dzisiejszym filmie pokażę Wam takie oprawy świetlówkowe 4x14 W. Kupiłem je na Allegro do nowego pokoju. Specjalnie musiałem wybrać takie płaskie, bo sufit jest dosyć nisko. A tu pisze, na aukcji pisało, że mają 6 cm. Dlatego wybrałem te. Na aukcji pisało również, że można w tych lampach używać świetlówek LED. Ja zakupiłem akurat 4 sztuki. I zaraz kręcimy świetlówki i pokażę Wam, jak to świeci. Ja akurat przy sobie nie mam świetlówek 14-watowych. Znalazłem jakieś stare 13-watowe. Może uda też się je tu wkręcić. I muszę przyznać, że ten raster jest całkiem solidny. Nie tak jak w większości lampach, bo jest dosyć ciężki. Chyba jest ze stali. W niektórych lampach to są, we większości lampach są aluminiowe, a czasem to nawet chyba plastikowe. No i już zauważyłem jeden problem. Nasza świetlówka tutaj nie sięga do końca, ale mam na to sposób. Jak wiadomo, te złączki można wyjmować. Sobie wyjmiemy je i trochę bliżej damy. Już Wam pokażę, jak to będzie wyjęte, bo to muszę dwoma rękami zrobić. Już to zrobiłem, powyciągałem te złączki i są teraz bliżej. Przez to te świetlówki tutaj pasują. Jeszcze zapomniałem dodać, że oczywiście oprawa ma statecznik elektroniczny, ponieważ jest nowa, a w nowych oprawach to wiadomo, że są elektroniczne. Nie wiem, czy też tak widać, ale tu jest taka dziura do podłączenia kabli i tam widać w niej statecznik elektroniczny. No to czas na test. Aha, czekajcie. Oprawa się nie włączyła, bo nie włączyłem prądu, a włączam to pilotem. No już powinno być dobrze. Jak widać, oprawa świeci. Ta świetlówka ma inny kolor. Niestety, ale to mówię. Nie miałem takich, jak powinny być. Jakieś stare znalazłem. Czasem widać, że ta świetlówka, albo ta, nie pamiętam która, tak się powoli świeci tutaj chyba. Tak się rozpala tu powoli i cała dopiero. No teraz to było widać dobrze. Oprawa startuje z opóźnieniem. W zestawie była jeszcze taka instrukcja montażu i na niej mamy tu jeszcze inne modele opraw narysowane. Moja to jest ta akurat. Są jeszcze inne kolory, szare. Ta jest biała. I szczerze mówiąc, to ja bym wybrał tą, tylko że na aukcji już takiej nie było. Musiałem wziąć tą. Na koniec Wam jeszcze mogę polecić te oprawy. I w tym filmie to na tyle.